Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim pierwszym odcinku z serii Let's Play Star Stable. Jak słyszycie, jestem już zdrowa. Po głosie można to wywnioskować. W dzisiejszym odcinku jest środa, więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie te zadanka. No więc tak, wiem, że dawno nie było odcinków ze Star Stable, ale postanowiłam, że zrobię właśnie taką króciutką, nie wiem, no serię gier, nie wiem, czy coś takiego. Będzie po prostu... O, fajnie. Po prostu będzie to tak, że w środę może będą się pokazywać odcinki ze Star Stable, a w inne dni tygodnia inne gry będą się po prostu pojawiać. No i po prostu taki pomysł właśnie myślę, że jest fajny. Nie będzie to tak, że tak jak na szczelę Simsów będzie pojawiał się w środy. Zresztą bardzo Was przepraszam, ale ja właśnie tego nie napisałam w opisie, ani nie mówiłam na nagraniu, ale seria będzie się pojawiać tylko w środy, więc dzisiaj właśnie wrzucę. Powiem Wam, że już zabiłam swoją pierwszą ofiarę, ale to strasznie długo trwało. Ale myślę, że będzie oki, że Wam ten pierwszy odcinek był taki nudny i powiem Wam, że od razu wiem, że to w ogóle nie jest na temat, ale ja powiem Wam, bo myślę, że po prostu wypadałoby to powiedzieć, bo ja taka lama jestem straszna i właśnie często niektórych ważnych informacji nie mówię na nagraniu, więc za co Was strasznie przepraszam, ale po prostu jestem już taką lamą. No więc postanowiłam, że właśnie Heather nie będzie iść do pracy. Bardzo przepraszam Was za to. Dostałam płaszcz. O mat! No dobra. I za co Was bardzo przepraszam. I pogubiłam się, bo zdobyłam nowy płaszcz. Ale dobra. Przepraszam. Ale dobra, postanowiłam, że właśnie Heather nie pójdzie do pracy, ponieważ w zasadach jest, że nie może podjąć żadnej pracy. Nie tylko... Delicja! Przepraszam, mój króliczek. Mój kochany króliczek. Przepraszam, ale mój króliczek wszedł mi na łóżko i tak trochę musiałam go ściągnąć niestety, ale dobra. Bo w zasadach piszę właśnie, że... mężowie będą ją utrzymywać, więc bardzo Was za to przepraszam. Jeszcze raz. Myślę, że odcinek, to znaczy seria Wam się spodobała. Ja myślę, że sobie już zrobiliśmy te początkowe zadania. Ale dobra, zrobimy też zadanie na reputację. Myślę, że po prostu czasem te zadania są strasznie teraz krótkie. Teraz pojedziemy sobie do Srebrnej Polany, żeby odszukać skarb, który jest, który ja nie mogę często znaleźć, niestety. Wow! Dobra. W ogóle jest już praktycznie są wakacje, więc więc fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem ciekawa, dlaczego większość osób teraz nie jest w szkole. Ale ja mam dzień sportu i po prostu w niczym nie startuję, więc... Osoby, które nie startują, to nie muszą przychodzić.
Dobra, tutaj musimy to być skarb. Skarbik, skarbik. A właśnie, co? 1, 2, 3, skarb gdzieś znajdziesz właśnie te fajne rybowanka, ale dobra. Tam gdzie zające skaczą, a balony po niebie tańczą, wiatr słychać w polach, co wiecznie szumi o pięknych koniach. Kurde. Wiem, że tam jest London, gdzie myli to strasznie. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną nagrać let's playa kolejnego, to możecie pisać w komentarzach. O, lagi, czyli gdzieś tutaj. Nie wiem, przy owcach coś? To nie było przy tym, przy wiatraczku. Wiatraczku. Sorry, że tak błądzę, ale ja właśnie... zające skarby. O, widzicie? O Boże. Czyli gdzieś tutaj niedaleko. Czyli... Kiedyś byłam w takie zagadki dobra, ale teraz jakoś nie jestem. Oduczyłam się. O. Kolej. Nie znalazłam nic. O. Nie znalazłaś nic interesującego. Czyli co tam mogłaś znaleźć? Dobra. Ale powiem wam, że te skarby coraz są trudniejsze. Bo wcześniej były dosyć łatwe odnalezienia. Teraz są coraz trudniejsze, bo na przykład przy zamku ja nie mogłam znaleźć. Tak, jestem taką lamą. O. Ja właśnie chciałam was przeprosić, bo jak wiecie, to ja często nie nagrywam na YouTubie, po prostu mój styl taki, wiecie, do nagrywania jest taki, że ja obiecuję, że w ogóle będę nagrywać i że codziennie będę wrzucać filmiki. A to tak po prostu nie można tak obiecywać, ponieważ raz mi coś wypadnie, raz coś nie gram, raz coś mi się ten skraczy w programie do obróbki, raz nie nagra mi się w ogóle, pewnie mi się w ogóle nie nagrywa, ale dobra. Się postaram, żeby właśnie już nie być taką straszną lamą. Ale to jest trochę, to jest nieuniknione, żebym nie była lamą. Kurde, gdzie to może być? O. Ta. Niech to będzie już. No really. Po prostu ryli. Kurczę, gdzie to może być? W ogóle to tak, by the way, dziękuję wam za 98 subskrypcji. I to jest taki właśnie specjal trochę, że ta seria właśnie nie jest na tą stówę widzów. Więc tak praktycznie ja mam już stówkę, więc bardzo wam, bardzo wam za to dziękuję. Teraz to tylko wystarczyłoby częściej nagrywać, ale w sumie zaczynają się wakacje, tak? No i po prostu jest dużo czasu, bo ja nie wiem, czy gdziekolwiek wyjadę, więc
pewnie praktycznie nie będę nigdzie wyjeżdżać, więc tam gdzieś daleko, gdzie nie ma na przykład Wi-Fi czy coś, tylko będę po prostu w domu. To będzie bardzo prawdopodobne, ale nie wykluczam, że tak nie będzie. Że będę nagrywać. To nie jest akurat pewne, czy będę, czy nie, więc nie róbcie sobie nadziei, że ja będę właśnie wrzucać codziennie filmiki w wakacje. No więc... Hopla. O Boże, gdzie może być ten skarb? Kurczę. Tu gdzieś, nie wiem. Powiem wam, że ja nie mam pojęcia, gdzie on może być. Bo chyba przeszukałam wszystkie miejsca, bo tam tutaj za krzaczkami. Czy gdzieś. Właśnie, bo ja jadę pewnie za szybko i pewnie ten, i pewnie coś przeoczyłam. To jest bardzo prawdopodobne. O matko. Fajnie się nagrywa, kiedy nikogo nie ma w domu. Polecam właśnie tak nagrywać. Jeżeli nikogo nie ma w domu, to jest właśnie najfajniej, bo wtedy na przykład nikt we mnie wejdzie do pokoju. Tak jak w Let's Playu poprzednim, seria w ogóle nie popłynęła dalej, bo po prostu sądziłam, że to jest bez sensu. Jeżeli nie pamiętacie, to był to let's play z Majakiem, i tam było to konto robione na let's playa. Pokazywałam, jak mam zainstalować chyba, czy coś, nie wiem, nie pamiętam, bo ja nie oglądam swoich filmików, żeby nie było, to ja nie oglądam swoich filmików. Te wyświetlenia nie są dlatego, bo ja sobie wbijam na filmik i mówię, że dziękuję za tyle wyświetleń. Nie, bo to by było moim zdaniem bez sensu w ogóle prowadzenie kanału. Po prostu myślę, że każdy youtuber by zrezygnował szybko z tego, bo na przykład wie, co się dalej stanie, bo sam on to nagrywał, więc to jest trochę takie bez sensu, bo po prostu autor filmiku ogląda swój filmik, to jest takie, powiem wam, że nudne, bo naprawdę większość osób przynajmniej tak myśli, że ja właśnie sobie nabijam te wyświetlenia. To jest nieprawda, niestety, to nie jest prawda. No pewnie dla hejterów to jest niestety, ale dla tych prawdziwych fanów to stety, nie? Nie wiem, tu w tej dziurze. Nie mam już pomysłów, gdzie może być. Bo tak to rozstawiali te miejsca. Jestem w ogóle to ten, to... Chwila ciszy. Dobra, nieważne. Kurde, gdzie może być ten skarb? Nie no, wiecie co, ja zrobię może tutaj cięcie. Myślę, że to będzie dobry pomysł, ponieważ szukam igły z stogu siana i
Myślę, że jak będę tak biegać szybko, to nic nie znajdę, ponieważ te gwiazdki są pomarańczowe i trudno je zauważyć podczas biegu, bo trawa, jak widzicie, te, nie wiem, te kwiatki są również podobne do tych gwiazdek, więc zrobię tutaj krótkie cięcie i zaraz się usłyszę. Kurde, powiem wam, że przeoczyłam jedno miejsce, ale odrzuciłam zadanie, ponieważ miałam jakiegoś buga. I powiem wam... że jedno miejsce przeoczyłam, ale jednego miejsca teraz nie mogę znaleźć. Więc tak jakby zrobiłam sobie gorzej. A Boże, nie. O, jest, 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 jest. Powiedzcie, żeby to było to, powiedzcie. Nie. Nie, dlaczego mi to robicie? Dlaczego? Nie mam pojęcia teraz, gdzie może być. Naprawdę. A wiem, że bardzo już długo nagrywam. Bo teraz nie skaczą. O, gwiazdka. Gwiazdkę znalazłam. No. Ale ja chcę skarb znaleźć, a nie gwiazdki. Gwiazdki na razie nie chcę znajdywać. No, tu jest jakiś krzaczek, może tu, nie? O kurde, poddaję się chyba. No naprawdę nie wiem, gdzie jeszcze może być. No kicają zenioty, no to na łąkach, nie? No to przez chyba całą łąkę chyba przeszłam. A jechałam naprawdę wolno, bo nawet stępem jechałam. Jechałam stępem, a galopem, najwolniejszym galopem i nadal nic, no. Czy to jest po prostu pech, czy mi się po prostu tak wydaje, że pewnie wy widzicie to, a ja pewnie tego nie widzę. I to właśnie pewnie jest tak. Czy ja widzę, a wy... Że wy widzicie, a ja nie widzę. To łapka chyba. Gdzieś tu. Kurczę, kurczaczki. Kurczę, blade. Nie. Nie wiem, może tu, o. Może tu. Tu nie? Nie? Naprawdę. Ja nie umiem znaleźć głupiego skarbu. O Boże, ja zawsze miałam problem ze znajdowaniem tych skarbów. No popatrzcie, tutaj kicają zajączki, tak. Może gdzieś tutaj blisko, tylko po prostu tam są takie miejsca, gdzie właśnie nie ma tego skarbu. Może tak. Nie wiem. Dobra, zwolnijmy trochę. Nie wiem, no w tej dziurze chyba nie ma, nie? No właśnie, nie ma. Kurczę. Naprawdę, no chyba się poddam pierwszy raz. No naprawdę, nie mam pojęcia, gdzie może być. No bo każdy ma inaczej, nie? Właśnie, każdy ma inaczej, nie? No może... Ej, gdzie jest ten skarb?
Nie, no też miałam, no po prostu też sobie miałam zadać, też miałam zadać to pytanie, no ale dobra. Szukamy! Szukamy! Nie poddajemy się! Kurde! Przez chyba każdy krzaczek przyleciałam. A może... Właśnie, może na tej, na górce jakieś. Jakieś. Na skale, nie wiem. No nie, no powiem wam, że ja się poddaję chyba. No bo ja właśnie zobaczyłam... Jest! Jest! Chyba... Powiedzcie, że to jest to. No jest nareszcie, no! Cieszę się strasznie. Bo powiem wam, że już... traciłam już nadzieję, że w ogóle go znajdę. Ale nareszcie znalazłam! Jaj! Trzeba wierzyć w siebie. Ała. Ała. Miałeś niebezpieczny wypadek! Ciekawe, co by się stało, gdybym miała taki niebezpieczny wypadek. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe. W ogóle to wczoraj byłam cały dzień w sklepie z koleżanką i trochę mi nogi bolały. Więc dlatego nic nie wrzuciłam. Ani tym bardziej nie byłam aktywna, ani tym bardziej na Star Stable ogólnie nie byłam aktywna. Powiem wam, że ten... Ciekawe co dostanę. Bluzeczkę, ale fajna, patrzcie. A wiem dlaczego, bo jest czarna. A ja mam właśnie teraz mam, właśnie teraz bardzo chcę ten, mam fazę na kolor fioletowy i czarny, więc pewnie dlatego. No ale dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za 98 subskrypcji jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta seria ogólnie się wam spodoba, że dacie słupka, że dacie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam, tutaj była Api i mam nadzieję, że ktoś będzie chciał ze mną nagrać następny odcinek z Star Stable. No więc to tyle. Pa, pa!